Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam radiomagnetofon UNITR ZRK RMS 303, zwany potocznie Viking. Radiomagnetofon w stanie opłakanym, nazwijmy to. Brudny, zakurzony, gdzieniegdzie ślady korozji. Obudowa skali odkleja się ze starości. Siatka głośników pokryta rdzawym nalotem, czyli też do wyczyszczenia i przemalowania. Zobaczymy, czy otwiera się kaseta. O! Mechanizm otwarcia również do naprawy. Mam jakiś numer seryjny. 02 70 77. Chociaż widać też również korozję na mechanizmie, czyli wnioskuję, że mechanizm cały do rozebrania, wyczyszczenia, nasmarowania, wymiany pasków, możliwe, że i trybików. No, kolejna śrubka skorodowana. Kurz, brud. Czyli wnioskuję, że mechanizm jest uszkodzony. O, mnie coś nawet zamknął. Bardzo ciężko. Ogólnie radiomagnetofon do wyczyszczenia, co nawet lepsze, rozebrania, wyczyszczenia wszystkich przycisków, przełączników. Antena posiada dziwny nalot, również do wyczyszczenia. Bok radyjka posiada wejście DIN, wyjście na słuchawki oraz przełącznik super stereo. Z tyłu radioodbiornika mamy zasilanie klasyczną ósemką. Widać również, że radiomagnetofon jest brudny, zakurzony. Sprawdźmy stan baterii. Widać, że klapka jest cała. Środek zakurzony, ale sprężynki są całe. Niestety śrubki są skorodowane. Czyli jeżeli tutaj mam już korozję na śrubkach, to mechanizm naprawdę może być mocno skorodowany w środku. Więc czeka nas ciężka praca, żeby to radio uruchomić. Tak jak już wspomniałem, gałeczki są, widać, bardzo brudne, zakurzone, noszą ślady zużycia. Obudowa do wyczyszczenia. Cóż, spróbujmy uruchomić magnetofon. Zobaczymy, czy działa. Zasilanie podpięte klasyczną ósemką. Zobaczmy, czy coś nam się z przodu zaświeci. O, mamy zieloną diodę zasilającą. To spróbujmy uruchomić to radio. Najpierw mechanizm. Niestety potencjometry do wyczyszczenia
Mechanizm niestety nam nie działa. Żadna z rolek się nie kręci. Wałek od rolki również. Czyli wnioskujemy, że mechanizm ma albo uszkodzone zębatki, albo uszkodzony pasek napędowy, czyli do wymiany. Oczywiście również naprawa kieszeni od kasety, która nie chce się prawidłowo zamknąć, jak również otworzyć. Ok, zajmiemy się teraz radiem. Coś odbiera, ale niestety potencjometry są bardzo. Niestety potencjometry są bardzo brudne, trzeszczą, więc coś radio próbuje odbierać, ale z tego co widzę, to jest to tylko odbicie lustrzane fali. Radio jest nieprzystrojone. Jedna, dwie stacje może łapać. Tak więc definitywnie potencjometry do czyszczenia, w najgorszym przypadku do wymiany. Ok. Otworzymy sobie radioodbiornik, zobaczymy jak on wygląda w środku. Tak jak już wspominałem, aby odkręcić i dostać się do radioodbiornika, musimy odkręcić wszystkie śrubki, które czynią nam obudowę. Jak również jedną śrubeczkę u góry. Teraz musimy zdemontować pokrętła potencjometru. Niestety bardzo one ciężko stąd schodzą. O. Tak jakby ktoś je przykleił klejem. Spróbujemy delikatnie podważyć. Nie chcę zejść. Teraz kolejna z tych spróbujemy. O. Kolejna główka ściągnięta. Mamy zdemontowane. Został nam tylko ten jeden od głośności. Tak, bo nie chcę puścić. No. Siedzi mocno. Dobrze, spróbuję go ściągnąć poza kamerką. Udało nam się zdemontować problematyczną gałkę od potencjometru. Mamy wszystkie możliwe gałeczki zdemontowane. Możemy spróbować. O, jeszcze widać, że antena też jest. Brak śrubki zabezpieczającej. Jest mocno rozgięta. Tak więc antena również do naprawy. Ok, spróbujmy go otworzyć. Z jednej strony już nam ładnie puściło. Druga strona coś jeszcze trzyma. Nie chcę zejść. Okay.
Dobrze, ja go spróbuję otworzyć poza aparatem i za chwilę do Was wracam. Po małych bojach z obudową i ukrytej jednej śrubeczce u góry od strojka udało się nam zdemontować obudowę. Głośniki Tonsil GD10 1,5 na 11, 6 ohmów, 1,5 W. Wskaźnik wysterowania na diodach LED zbudowany w oparciu o tranzystory. Część zasilacza z układem wzmacniacza mocy na na układach 1482. Część radiowa na nieznanym mi układzie w tej chwili, trzeba by to rozszyfrować. Układ stereo dekodera na MC1309. Mechanizm, przyznam się, że jest w dobrym stanie. Nie jest aż tak mocno skorodowany. Jedynie śrubeczki, no, obudowa silniczka. Ok, wykręcamy mechanizm i zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. Mechanizm udało się nam zdemontować. Wystarczy odkręcić tą śrubeczkę, tą śrubeczkę. Śrubkę mocującą wspólną, którą wykręcamy razem z obudową. Tą śrubeczkę. Śrubkę przy mocowaniu silnika. Oraz jedną śrubkę, która jest na tutaj. I w tej chwili możemy podnieść nasz mechanizm. Coś nam tutaj blokuje przewody. Widać, że są przewody niestety związane drucikiem. Drucik usunięty, przewody się rozluźniły, możemy wyciągnąć mechanizm. Przyciski widać, że są przyklejone prawdopodobnie butapremem. Coś jeszcze nam go tutaj blokuje. Spróbuję go rozpiąć i zaraz do Was wracam. Już mamy mechanizm uwolniony i tak jak przypuszczałem, uszkodzony pasek napędowy. Sprawdźmy stan zębatek. Mechanizm troszkę do oczyszczenia, nasmarowania. Mechanizm działa naprawdę ładnie, płynnie, nic się nie haczy, czyli
Teoretycznie po wymianie paska sprzęt powinien ruszyć. A pod mechanizmem kryje się część magnetofonowa. Zbudowana oczywiście na tranzystorach, dwóch przełącznikach suwakowych. Ok, tak mniej więcej prezentuje się środek. Zlokalizowaliśmy sobie parę uszkodzeń, które musimy usunąć, obudowę doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, zakonserwować, naprawić mechanizm, zaopatrzyć magnetofon w nowy pasek, wyczyścić głowicę, wyczyścić mechanizm z kurzu. Sprawdzimy co niektóre elektrolity. I magnetofon powinien być zdatny do użytku. I wyląduje w kolekcji. Ok, czas go teraz skręcić. I jeszcze finalne słowo na koniec. Zaraz wracamy. Tak więc magnetofon został już skręcony. Wiemy, co jest w nim uszkodzone. Między innymi pasek napędowy, który będziemy w nim wymieniać. Ogólnie czyszczenie, smarowanie mechanizmu, czyszczenie potencjometrów i radiomagnetofon będzie jak nowa. Pozdrawiam, do usłyszenia do następnego razu.